I z tej strony Kebus, tak jak widzicie na ekranie mamy nowy event, także lecimy sobie eee, i co? Przechodzimy do odcinka, jeżeli oczywiście chcecie wpłacić, to polecam wpłacać z kodem Kebus, macie reflink w opisie eee, Pomożecie mi, a przy okazji dostaniecie 10% bonusu do wpłaty oraz, 30, eee, oraz darmowe 250 na start. Eee, także co, lecimy sobie, jest nowy event, także na pewno go sobie dzisiaj przetestujemy i potwieramy z niego skrzynki. Dzisiaj taktyczny tysiaczek, bo ja tutaj już troszkę powydawałem, ale myślę, że w następnym odcinku będzie troszeczkę więcej. Generalnie na bardzo podobnej zasadzie co ostatni event, to wszystko działa. Tutaj macie jak zdobyć, oczywiście otwierając skrzynię i doładowując. Także polecam teraz doładowywać, zwłaszcza kiedy jest event. No i przetestujemy sobie skrzyneczki, także lecimy sobie od tej najtańszej: Black Pearl i sprawdźmy co tutaj jest. Widzę, że już tutaj koski podropione. Oczywiście otwieramy 5 razy. Ja zmutuję, jak jest 5. No i co? Napiszcie, co tam u was widzowie, jak w ogóle wam się ten event podoba. Ja będąc szczery dopiero. E, dopiero teraz się tak porządnie biorę za niego. E, coś tam widziałem, że już, że już wszedł, ale taka wiecie, live reakcja jest najlepsza chyba. E, dlatego sobie lecimy. Potwieramy sobie trochę tych tańszych skrzynek e, i przejdziemy sobie do tych poważniejszych, że tak powiem. E, dobra, te rewolwery są w ogóle fajne. Nie wiem, one mi się podobają tak jako skin. Um, dobra, ostatnie otwarcie i sobie przejdziemy może do innej skrzyni. Okej, okay, troszeczkę tych, e, troszeczkę tych, co to w ogóle jest? Właśnie, jak to się nazywa? Zacznijmy od tego. Um, diamenty, okej, okay. czyli mamy troszeczkę diamentów, fajnie. E, dobra, otwórzmy sobie za zatem skrzynię hope. E, liczmy ma coś dobrego. E, I hope to get something good. E, <noise> dobra, zobaczymy co tu leci. 6 tych wydaliśmy, 37 średnio, otwórzmy jeszcze raz, bo mówię dzisiaj budżet jest dość ograniczony, aczkolwiek i tak jest przyjemny, nie oszukujmy się, 1000 zł, no nie każdy może sobie pozwolić na takie openingi, nie oszukujmy się, dobra, ostatnie otwarcie i przejdziemy sobie do innej skrzyni, no nie, ta skrzynia nas coś nie lubi, ale to bezproblemowo, wy wiecie, że mnie lubią skrzynie droższe i, i ja też lubię skrzynie droższe, to jest całkiem normalne. Wiecie, że ja do pieniędzy to zawsze, więc yy, dobra. Mac 10 dyskotek. E, to chyba nie jest najlepszy traf. E, jakiś najgorszy też nie jest. E, dobra, otwórzmy sobie już pojedynczo te skrzynki, będziemy otwierać. Mm, o, taki talonik jakby dropnął, byłoby, byłoby naprawdę śmiesznie. Zatem ostatnie otwarcie. Na razie po trzy będziemy otwierać. I zobaczymy, jak to pyknie. Oj, ten blad sporcie. No kuszą, kuszą, kuszą. E, dobra, przechodzimy sobie na skrzynię. Corsair eee, Są takie draże, nie? Korsarze, wiecie o co chodzi. Dobre są. Eee, no do tego maczka chociaż poleć no kolego, proszę. No 9,55, naprawdę. No chociaż tutaj coś ciekawego. No nie Galila, no może być ten skin, ale do awupki, tutaj obok tak się ładnie. Dobra. Trzymamy się taktyki do trzech razy sztuka, więc dajmy ostatnią szansę. Stój na tym serkarze proszę cię. Dobra, elegancko. Elegancko, mamy proficik, Bardzo mnie to cieszy. Dobra. Także coś tam zrobiliśmy. Halo? Halo? Ugrzęzliśmy w tej skrzynce, nie mogę wyjść. O, dobra. Co tu się stało? Dobra. Eee, skrzynka treasure. Eee, zobaczymy jak tutaj nam sypnie najdroższa skrzynka. Czyli teoretycznie powinna być moja najbardziej ulubiona No ale po tym P250 z ja to chyba, chyba zmienię zdanie <grystanie> Dobra, jeszcze raz e, Dajmy też trzy szanse, niech będzie Żeby każda skrzynka nie czuła się obrażona porówno e, No M9 nie będzie I ostatnia, ostatnie otwarcie raczej I z ostatniego otwarcia, o Jezu Famas roll cage, serio? Nie no, ja muszę jeszcze raz ją otworzyć no nie wierzę, że tak słabo leci z tej skrzynki Nie chce mi się wierzyć widzowie Dobra, jest OK, jest MK Nightmare. to jest na pewno już lepszy traf Dobra, 46 e, Nie ma najgorzej, przejdziemy sobie na case battle, bo mam jeszcze 218 I tutaj widzę taką bitewkę za e, 218 Kurde, no nie mogę trafić No i mi zniknęła, serio Nie no, tragedia 245, czy mamy taki budżet? Nie mamy Bardzo niedobrze Dobra, ja myślę, że coś sprzedamy na rzecz tamtej bitwy, bo ona mi się bardzo podoba. Więc zasprzedajmy sobie takiego skina. I dołączmy do tamtej bitwy No nie no serio. Nienawidzą mnie w tych bitwach chyba. Dobra, tu jest jakaś... Kurde, nie mogę trafić. Nie mogę trafić, widzowie. Mi się ręka nie trzęsie, tylko po prostu, kurczę, no nie mogę trafić. Wiecie o co chodzi, nie? <średziny> Dobra, sami. O. Chciałem mówić, że sami stworzymy, ale tu idealna bitwa co 120, więc ją sobie zagramy. Dobra, trzeba zrefreszować stronę. I przekaz jest na nowych skrzynkach, więc sobie przetestujemy. Chyba są lagi strony, jest możliwe to, ale to dlatego, że event dopiero wszedł, także nie ma co się martwić. Jutro już powinno być wszystko elegancko. Dobra, roluje nam się. Okej. Okay. Tak, średnio, średnio na razie. Ale dajmy się rozgrzeć tej skrzynki. Oh! oh, shit! Oh, shit! Co jest? Dobra, ja już wszystko cofam. Ten event jest świetny. Widzicie tu bitwy. Ej, zobaczcie, że każdy odcinek, kiedy dropię coś mega, to są bitwy. No dobra, w ostatnim trafiłem kosę ze skrzynki za złoto. Ale wszystko inne to są bitwy. A WP Meduza trafiona na streamie bitwa. E, jakieś tam super dropy, bitwa. Aka Wulkan za dwa koła, bitwa. Jakieś tam kosy z Fiako, bitwy. No, wszystko jest bitwa, ja jestem mistrzem bitew chyba. To może ten event jest dla mnie, nie, bo to są właśnie jakieś takie morskie kamraci, wiecie o co chodzi. To bitwa, nie, bitwa morska. No, ale rozkminę zrobiłem. <ścoughs> mocne, mocne. Dobra, zobaczymy, co tam. o ty, bo on nas dogania powoli. Ej, oby on nas nie przegonił i obyśmy to zgarnęli, e, bo będzie więcej dla nas. Dobra, ostatnia skrzynia. No musiałby coś za 7 dych trafić. Raczej nie ma szans. Dobra, G, mamy to elegancko. 267 zł dla nas. Bardzo mnie to cieszy. Pójdziemy sobie jeszcze na upgradera i jakieś tam te tańsze sk skinki to w ogóle e, razy 10 dodamy. E, w ogóle ja wiem, że Wy lubicie takie luźniejsze właśnie filmiki. E, także fajnie, że w ogóle lubicie to oglądać. Ja specjalnie robię takie jakby skidropa te filmiki luźne. Żeby tutaj nic nie, podkoloryz nie podkoloryzy Dobra, nie podkoloryzowywać, nie podkolorować. No, wiecie o co chodzi e, Bo generalnie, no to, to nie wiem, czy ktoś w ogóle ogląda to do tego momentu, ale jeżeli tak, to ja nie mam podkręconego dropu. E, bo widziałem też, że takie w ogóle rzeczy padały, zwłaszcza z tych shortsów. E, także to, to jest całkiem śmieszna sprawa. Ja specjalnie nagrywam właśnie tak luźno, żeby wam e, pokazać, jak gram na stronie. A nawet jeżeli będziecie chci chcieli wpłacić i po prostu mnie wspomóc, to wiecie, to możecie e, i będzie mi po prostu miło. Dobra, ulepźmy sobie może teraz raz dwa, spowolnijmy trochę. No ale niestety. No właśnie dlatego jest bez cięć Niestety, dobra. No Nie, no lewa strona musi być. No i prawo jest ty. No co, jest halo? Dobra, to musi być decydujący upgrade, i będzie on na lewą stronę. E, więc przewinimy trochę. E, dobra, raz, dwa, może dajmy. Mm, Przeskrólujmy to trochę. E, dajmy na taką kosę. Do łóżmy. Pik, 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 sarolujmy. Proszę, ciekaw, Dobra, mamy koskę, jest elegancko. Jest bardzo elegancko, bardzo przyjemnie. E, taka koska jest jak najbardziej fajna. E, wymienimy sobie jeszcze te 478 e, tych kurcze, diamentów. I zobaczymy, co z nich dropnie, bo, bo w sumie jestem ciekawy, po prostu jak to wygląda ta animacja teraz. A przy okazji, wy zobaczycie. Okej, okay. dostaliśmy Desert Eagle, I bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. No i co, widzimy się w następnym odcinku, gdzie będę na pewno wymieniał te diamenty. Postaram się je pozbierać. I do następnego, trzymajcie się i cześć.